kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami albo opowiedzieć Wam o bardzo poważnym temacie, w bardzo niepoważny sposób. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o tolerancji, o byciu sobą, o odnalezieniu siebie, ale przede wszystkim o tym, żeby być otwartym na innych ludzi, którzy wybierają zupełnie inne drogi niż my sądzimy, że są drogami właściwymi, poprawnymi, zgodnymi z naszymi przekonaniami, religią lub poglądami. Czyli ogólnie o tolerancji i o tym, żeby być i żyć z otwartym umysłem. Ale z racji tego, że to jest temat dość poważny, to chciałabym nadać temu delikatną nutkę humorystyczną. Dlatego chciałabym w czasie tej mojej pogadanki zrobić how not to wear makeup. Czyli coś takie przekoloryzowanie makijażowe, coś, czego tak naprawdę nie powinniśmy kłaść na twarz, taki troszeczkę clown challenge, tak po prostu dla śmiechu, żeby było trochę zabawniej, bo temat jest poważny, ja absolutnie poważnie do tego podchodzę, ale wydaje mi się, żeby złagodzić całą tą otoczkę tej powagi, żeby to nie było, żeby nikt nie pomyślał, że ja wychodzę z agresją do kogokolwiek, ponieważ absolutnie to nie jest moim zamiarem, to chcę, żeby to było takie trochę bardziej z przymrużeniem oka i żeby to był temat, o którym można mówić łatwo, gładko i żeby to nie była jakaś kość niezgody wśród nikogo, w żadnym środowisku. Także za chwileczkę zobaczycie mnie z moją bare face. No i cóż, zaczynamy. Okidoki, zacznijmy od podkładu. Tutaj mam Pierre René w kolorze, to jest w ogóle wodoodporny podkład, tylko troszeczkę za ciemny dla mojego koloru skóry, ale co tam, na pewno się jakoś zblenduje. Potrzebuję tylko delikatną ilość, 4 pompeczki, nawet nie 4, bo pluję. 3,5 pompeczki, to jest przecież nic. Tak naprawdę im więcej podkładu, tym lepiej, wiadomo, większe krycie i wtedy skóra wygląda tak nieskazitelnie, to każdy o tym wie, prawda? Więcej jest więcej, more is more. Więc pierwszą rzeczą, o której chciałabym Wam powiedzieć, to, że jest teraz ogromny trend na Facebooku i na YouTube. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale prawdopodobnie tak. Nazywa się take her for swimming on a first date, czyli weź ją na pływalnię, na pływanie, na basen, na pierwszej randce. No i o co chodzi? No dlaczego pływanie na pierwszej randce miałoby być złe? Oczywiście nie jest złe, umówmy się, to jest aktywność fizyczna, może nie bardzo można się poznać pływając, ale dlaczego nie? Jakiś akwapark to mógłby być dobry pomysł, ale o co w tym wszystkim chodzi, to, że dziewczyny, które noszą bardzo mocny make-up i tak naprawdę przed make-upem i po make-upie nie można ich rozpoznać, bo wyglądają jak zupełnie dwie osoby, są dość atakowane w sieci. Ja się nie bardzo z tym zgadzam, ponieważ uważam, że każdy powinien robić dokładnie to, co chce. Jeżeli chcesz nosić tony makijażu, make-upu na twarzy, proszę bardzo, jeżeli nie chcesz nosić makijażu w ogóle, bo to nie jest Twoja rzecz, lubisz chodzić bez makijażu, lubisz siebie bez makijażu, albo nie umiesz robić makijażu, albo po prostu nie chcesz tego robić. Z różnych, jakichkolwiek innych przyczyn, super. Jeżeli lubisz tonę makijażu, też dobrze. Jeżeli lubisz tylko odrobinkę i tylko podkreślić swoją urodę, to wspaniale. Ale co chcę Wam powiedzieć, to, że ludzie nie powinni się atakować tylko dlatego, że ktoś lubi nosić bardzo dużo makijażu i czuje się z tym bardzo dobrze, jest w tym dobry, a ktoś inny makijażu nie lubi. Tolerancja w moim życiu jest niezwykle istotna, ponieważ ja spotykam się z różnymi ludźmi i w swojej pracy. Ja mam studentów, wielu, i każdy z nich jest inny, pochodzą z różnych kultur, z różnych krajów, mają różne religie, różne zapatrywania na świat i absolutnie nikogo nie skreślam tylko dlatego, że ma inny kolor skóry, jest z innego kraju lub innej narodowości lub wierzy w innego Boga lub w nic nie wierzy. Więc co chcę powiedzieć, to, że ludzie powinni mieć trochę więcej tolerancji, trochę więcej zakresu
trochę więcej dystansu do innych ludzi, wciąż jeszcze spotykam się chwilami z takimi opiniami, jak ktoś ma tatuaż, a zrobił ten tatuaż w więzieniu, czy coś takiego. Dla mnie jest to śmieszne, że ktoś mógłby oceniać innych ludzi przez to, że ktoś ma tatuaż, albo ma włosy trochę inne niż wszyscy na osiedlu, albo w szkole. W mojej głowie się to nie mieści. Jest to okropne. A takie zachowanie niestety powoduje agresję. Często nawet fizyczne maltretowanie w szkołach chociażby, co jest niedopuszczalne i absolutnie nie jest cool. Niektórzy mówią, że jak ktoś jest inny, wiecie, w szkole albo w pracy, to trzeba zrobić wszystko, żeby to zmienić. I wiem, niektórzy, może te z was, ci z was, którzy mają dzieci, będą na mnie źli. Ale ja uważam, że bycie innym, nawet w szkole, nie ma w tym nic złego. Bycie innym, wyróżnianie się, oczywiście ja nie mówię o krzywdzeniu nikogo, tylko nie wiem, o tym, że chcesz mieć inne włosy, inny kolor ust niż wszyscy, w sensie, nie wiem, niebieską pomadkę. Nie oznacza, że jesteś gorszy. Nie oznacza to, że jesteś dziwadłem, dziwolągiem. Dlatego uważam, że cała ta akcja z zabieraniem dziewczyny na pierwszą randkę na basen to jest bzdura, bo powinno się skupiać na tym, kim ta osoba jest, a nie ile makijażu ma na sobie. Jeżeli coś nam się podoba, to po prostu to zaakceptujmy, a nie spróbujmy zwalczać to. Bo to nie ma sensu. Ja uważam, że trzeba być sobą i odnaleźć siebie, bo tylko w ten sposób możesz być szczęśliwy i dać szczęście innym. Jesus. Będę jak biały śnieg. Pięknie. Skóra zamienia się w skorupę. Piękne. Dokładnie o to, o co mi chodzi, tak? Jak duszek wyglądam. Więc, żeby nadać mej twarzy trochę definicji, znowu elf. Nazywa się to Contouring Blush and Bronzer. Piękny kolorek. Idealnie dobrany bronzer do mojej skóry. I róż baby pink. O, troszeczkę nabieramy. Troszeczkę nabieramy tego bronzera. Strzepujemy nadmiar. I delikatnie omiatamy stronę twarzy. Pięknie. Pięknie to wygląda. Ależ naturalnie. Oczywiście im bardziej brązowo, tym lepiej. To wszyscy wiemy, tak? Troszeczkę na czółko, żeby nadać opalenizny. Może na... zrobimy to więcej. W Danii nie jest to aż tak powszechne, żeby ludzie krytykowali siebie nawzajem ze względu na ich orientację seksualną lub polityczną. Ludzie raczej są tolerancyjni w Danii. Może wynika to z tego, że jest to kraj wielokulturowy. Nabieramy odrobineczkę tego różu. Just a little bit. I na policzki. Ja się lubię uśmiechnąć, jak nakładam róż. Och, pięknie. Czyż nie wygląda to pięknie? Od razu moja twarz nabiera kolorków, ależ to jest piękny kolor. Lecz czymżeż byłaby twarz bez rozświetlacza? Dzisiaj będzie Mary Luminizer, bo to jest najbardziej świecący rozświetlacz, który ja mam w swojej kolekcji. I pędzelek taki, taka miotełka. Mój przekaz jest taki, moi drodzy, że agresja wobec inności jest zupełnie niepotrzebna. Wychodzę do was z taką prośbą, byście byli dobrzy dla siebie, żebyście dbali o siebie nawzajem i kochali siebie nawzajem, niezależnie od tego, jakiej jesteście płci, albo jaką macie orientację seksualną, albo jakiego koloru jest wasza skóra, skąd pochodzicie i jaką religię wyznajecie, bo tak naprawdę ważny jest człowiek, jakim jesteście człowiekiem, co sobą reprezentujecie, a nie to, jaki macie kolor skóry albo jaki makijaż lubicie nosić na co dzień.
Więc kochani, ja nie chcę nikogo osądzać, jeżeli macie coś przeciwko innym religiom lub innym narodowościom. Ale co chcę wam powiedzieć, to to, że ja nie uważam, że jest to właściwa droga. Ludzie powinni najpierw przekonać się, kto, jakim jest człowiekiem, zanim ta osoba zostanie osądzona. Bo ja często, również tutaj w Danii, byłam traktowana niezbyt dobrze, tylko dlatego, że jestem z Polski, że ktoś założył, że skoro jest taka, że jestem takiej narodowości, to muszę być taka lub inna. I to jest krzywdzące. Pamiętam, byliśmy w pociągu z moim chłopakiem, on jest Duńczykiem. Jechaliśmy pociągiem i pewna pani zapytała mnie, skąd jestem. No i mówię, że jestem z Polski. I ona tak na niego spojrzała, na mojego chłopaka i mówi, co przywiozłeś się sobie z Polski? I mi się tak przykro zrobiło, bo tak to wygląda, jakby on mnie kupił. A tak wcale nie było. My się poznaliśmy w pracy, więc absolutnie nie miało to miejsca, że on przyjechał, mnie wykupił, wyrwał z domu rodzinnego czy coś takiego. Więc nieraz spotykałam się z takimi dziwnymi opiniami, że przyjechałam tu, żeby znaleźć męża albo coś takiego, co w ogóle nie jest prawdą. I z racji tego, że sama doświadczam, nie na co dzień, no ale od czasu do czasu, takich zupełnie niesprawiedliwych osądów, dlatego też postanowiłam nagrać ten filmik, żeby przekonać was, niektórych z was, do tego, że warto najpierw rozeznać się w sytuacji i zobaczyć, kto jest kim, jakim jest człowiekiem, a nie osądzać ludzi po tym, jak wyglądają albo z jakiego są kraju. Biorę pędzelek i nabieram kolor navy. Piękna pandusia ze mnie. I na dolną powiekę. No dobrze, żeby podsumować moje myśli, chcę wam powiedzieć, że każdy z nas powinien być sobą i powinniśmy kochać siebie za to, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, jaki mamy kolor skóry. Ale jeżeli chcemy nałożyć tonę make-upu, albo nic na tą twarz, albo chcemy nosić szerokie spodnie, albo dzwony, albo wąziutkie skinny jeans, nie powinno to nikogo obchodzić i interesować, ponieważ you do you. Powinniśmy być sobą i powiem wam, że ja czuję ogromną różnicę w momencie, kiedy mogę być sobą. Ja jestem wariatka. Naprawdę ludzie u mnie w laboratorium, w pracy, oni się już przyzwyczaili. Ja chodzę, śpiewam, jestem szalona. Ale wiecie, jak dobrze być sobą? Wiecie, jakie to jest cudowne uczucie, żeby nie musieć udawać, że jestem poważną panią, którą nie jestem. Jestem czasami infantylna, jestem głośna, prawie zawsze. Czasami potrafię być humorzasta, ale zazwyczaj jestem bardzo wesoła. Mam wesołe usposobienie. I nie wstydzę się tego, mimo tego, że jestem w kraju, w którym ludzie są bardzo spokojni i raczej stonowani i dość poważni. A ja jestem zupełnie inna, ja jestem szalona i czasami naprawdę taka głupiutka w moim wygłupianiu się, to jakże odświeżającym jest, żeby być sobą, żeby oddychać pełną piersią, nie martwić się, że ktoś mnie osądzi. Dlatego każdemu polecałabym to, żeby być sobą, a jeżeli wasi przyjaciele lub rodzina nie akceptuje tego, to znaczy, że to nie są wasi przyjaciele. A rodzina, jeżeli są przeciwko temu, że wy chcecie ubierać się tak, jak chcecie, albo malować tak, jak chcecie, to może warto z nimi... Opuściłam maskarę, przepraszam. To może warto z nimi porozmawiać i wytłumaczyć, dlaczego chcecie w ten sposób siebie wyrażać. Bo makijaż i strój jest formą wyrażenia siebie. Ja pamiętam, że jako młoda dziewczyna, jako nastolatka, uwielbiałam nosić czarne oko, takie smoky eye, pomarańczowy podkład na twarzy, biała szyja. Ale wtedy czułam się tak najlepiej. I gdyby wtedy ktoś mi powiedział, zmyj to z twarzy, to ja bym się tylko obraziła i byłabym zła. Miałabym sobie dużo takiego żalu. A z racji tego, że moi rodzice nigdy nie wyrażali się w ten sposób do mnie, tylko pozwolili mi przetrwać ten czas, tak jak
powinnam go przetrwać, bo to mi przeszło. Dość szybko mi to przeszło i teraz mogę się sama z siebie śmiać. Ale przynajmniej wiem, czego nie robić, czego, jakich błędów nie popełniać. A gdyby ktoś zaczął na mnie krzyczeć i mówić, że zmyj to z twarzy albo coś, to bym się tylko zamknęła w sobie i jeszcze bardziej bym chciała się tak malować. Dlatego uważam, że są różne etapy w życiu. I nie bójmy się tego, że się również zmieniamy. Że dorastamy, dojrzewamy, spotykają nas nowe sytuacje życiowe. Bo życie zmienia człowieka. Więc jeżeli nie możecie jeszcze odnaleźć tego, kim jesteście, nie bójcie się, bo to przyjdzie z czasem. Ważne jest to, żeby szukać tego, kim jesteśmy, bo prędzej czy później, jeżeli się szuka, to się na pewno odnajdzie. Filozoficznie się zrobiło, a tu pora na usta. Colourpop, który jest tak naprawdę podróbką Colourpop. Zamówiłam to online i jak przyszedł ten kolor, to jest zupełnie inny niż powinien być. To powinien być kolor, który nazywa się Solo. Ale niestety jest jakiś taki inny, dziwny. Ja już Wam opowiadałam o szczęściu i o tym, jak je odnaleźć. Każdy musi odnaleźć swoje szczęście, ale ważne jest to, żeby go szukać i żeby się na tym skupić, żeby być szczęśliwym. Otaczajcie się dobrymi ludźmi, kochającymi, dobrymi. Bo tylko o takich warto zabiegać. I sami również postarajmy się być dobrzy na innych. Postarajmy się epatować miłością, zaradnością i zrozumieniem. Wyglądam jak klaun, wyglądam strasznie. Ale nie o to chodziło w tym filmiku. W tym filmiku chodziło o to, żebyście pomyśleli, zastanowili się nad tym, że nie warto oceniać innych, zwłaszcza po wyglądzie, zwłaszcza po tym, z jakiego są kraju i jaką religię wyznają. Ważne jest to, żeby wszystkich traktować z szacunkiem i najpierw dowiedzieć się, jakimi są ludźmi, zanim zaczniemy ich osądzać. Także wysyłam do Was bardzo dużo miłości, pozytywnej energii i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!